Sponsorem programu jest właściciel serwisu Allegro. Marcin Sońta, witam w programie Ale Gra. Mamy już październik, za oknem robi się zimno, ale nie u nas w programie. My mamy masę gorących gier. Dziś zobaczycie starcie tytanów. Zrecenzujemy FIFA 11 i Pro Evolution Soccer 2011. Pośpiewamy polskie hity w SingStar i będziemy uciekać przed policją w Need for Speed Hot Pursuit. Gwiazdą programu będzie król muzyki Eurodance. Hi, my name is Dr. Alban and you are watching Allegra. Zatem zapraszamy do oglądania i słuchania. Rozpoczęto już pracę nad kolejną, czyli piątą częścią Devil May Cry. Young Offenders. W tytule gry zabraknie jednak cyferki 5. Tytuł będzie brzmiał po prostu DMC Devil May Cry, gdyż nowa odsłona to jest restart serii. Przy okazji zapowiedzi zaprezentowano nowy, odświeżony wygląd Dantego, głównego bohatera. Wobec powszechnej krytyki nowego imidżu Dantego, jeden z twórców gry skomentował sytuację krótko. Przed premierą Casino Royale wszyscy krytykowali Daniela Craiga, a teraz okazuje się, że jest on jednym z najlepszych Bondów. W przyszłym roku pojawi się kolejna część jednej z najpopularniejszych bijatyk, Tekken Tag Tournament 2. Niestety początkowo wyłącznie na automatach w japońskich salonach gier. Możemy być pewni, że gra prędzej czy później doczeka się konsolowej konwersji, jednak na informację kiedy i na jakie platformy musimy jeszcze poczekać. Sega zapowiedziała nową, odmienioną wersję Yakuzy pod tytułem Yakuza of the End. Tym razem ulice japońskiego miasta zapełnią się nie tylko członkami azjatyckich gangów, ale również zombiakami. Trzeba przyznać, że umieszczenie w grze żywych trupów to kiepski pomysł na ożywienie serii. Ludzie pracujący niegdyś nad takimi tytułami jak No More Heroes, Silent Hill czy Resident Evil 4 przygotowują psychologiczny thriller akcji zatytułowany Shadows of the Damned. Głównym bohaterem gry będzie Garcia, łowca demonów, który wyrusza do piekła w poszukiwaniu swojej ukochanej. Fabuła gry może nieco oklepana, ale po takiej ekipie można się spodziewać gry co najmniej dobrej. Świetna wiadomość dla fanów japońskich slasherów. Już niedługo będziemy mogli po raz kolejny wcielić się w Ryu Hayabusę, gdyż w produkcji jest Ninja Gaiden 3. W produkcji nie weźmie udziału Tomonobu Itagaki, bo ten charyzmatyczny Japończyk już pod szyldem THQ pracuje nad zupełnie inną grą. Devil's Third. No właśnie, tylko czy rzeczywiście inną? O tym przekonamy się wkrótce. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce był taki film Tron, który przedstawił gry komputerowe jako alternatywną rzeczywistość. I kto by pomyślał, że to się tak pięknie rozwinie przez te parę lat? Już niedługo w kinach Tron w 3D, a dla graczy będzie gra. A jakże? Mroczne lokacje, wirus głęboko zakorzeniony w systemie oraz wyścigi motorami pozostawiającymi za sobą świetlistą smugę. Tak, w największym skrócie można opisać zbliżającą się wielkimi krokami grę, która swoim tytułem i fabułą nawiązuje do hitu kinowego z lat 80. Oto Tron Evolution. Gracz weźmie udział w wydarzeniach mających miejsce przed historią opowiedzianą w filmie Tron Legacy. Uzyskamy tu zatem szansę poznania całej historii zapoczątkowanej już w latach 80. Co ciekawe, gra będzie wstępem do nowego filmu. I zagranie w nią będzie wręcz koniecznością do zrozumienia całej fabuły. Twórcy w Tron Evolution postawili na trzy elementy. Efektowne przemieszczanie się w stylu parkour, walkę z wirusem oraz oczywiście jazdę na motorze. Głównym bohaterem będzie program komputerowy o imieniu Enon, który stworzony został tylko i wyłącznie do powstrzymania wspomnianego wirusa. Premiera gry zaplanowana jest na początek grudnia 2010 roku, czyli już niedługo. W Azji podrabia się już wszystko. Skarpetki z zaciasnymi gumkami, majteczki w kropeczki, a także jednorazowe t-shirty. Teraz również gry. Czy Quantum Theory, które uważane jest za podróbkę Gears of War, ma szansę na sukces? My jesteśmy od tego, żeby to dla was sprawdzić.
Mówi się, że naśladownictwo jest najwyższą formą pochlebstwa. Nie ma nic złego w podpatrywaniu dobrych i sprawdzonych rozwiązań u najlepszych. Pod warunkiem wszakże, że nie jest to bezmyślne kopiowanie. Twórcy Quantum Theory postanowili stworzyć grę silnie inspirowaną arcydziełem Cliffa Bleszyńskiego Gears of War, jednej z najlepszych gier dostępnych na Xboxa 360. Quantum Theory jest trzecioosobową strzelaniną opowiadającą o okrutnej wojnie trwającej na Ziemi pomiędzy bliżej nieokreślonymi agresorami a niewielką grupą ocalałych ludzi. Wśród nich jest Sid. Name Sid. Główny bohater, który wraz z filigranową niewiastą o imieniu Filena stara się zniszczyć żyjącą wieżę, bastion najeźdźców. Już od samego początku gry jesteśmy bombardowani elementami wprost przeniesionymi z Gears of War. Nienaturalnie i przesadnie umięśniony główny bohater, ziemia zniszczona przez siły zła, grupa niedobitków walcząca z potworami, nawet stylistyka zniszczonego miasta. Również mechanika gry wygląda bardzo znajomo. Strzelanie, chowanie się za osłonami, a nawet ruch kamery podczas biegu głównego bohatera. Mimo tak dużego podobieństwa w Quantum Theory nie gra się tak dobrze jak w Gears of War. Brakuje tu spójności, przemyślanego rozmieszczenia kolejnych lokacji i zadań oraz dynamiki rozgrywki. Również w kwestii grafiki nie udało się dorównać grze studia Epic. Momentami Quantum Theory daleko odbiega od standardu dzisiejszych gier. Zbyt dużo czasu poświęcono na kopiowanie gotowych pomysłów, a zdecydowanie za mało na wprowadzenie nowych rozwiązań i co najważniejsze zmyślne połączenie wszystkiego w całość. Miłośnicy Gears of War nic nie stracą, jeśli pominą ten tytuł. Pozostałym, zamiast sięgać po Quantum Theory, radzimy przejrzeć oferty z klasyką w poszukiwaniu Gearsów. No, chyba, że jesteście posiadaczami PS3. Oprócz FIFA i Pro Evo, jak zwykle co roku, jesteśmy karmieni kolejnymi odsłonami Need for Speed'a. Ta najnowsza, Hot Pursuit, została stworzona przez producentów Burnouta, więc będzie wybuchowo i... I oldschoolowo, bo Need for Speed Hot Pursuit będzie remake'em jednej z najlepszych części serii. Ta odsłona skupiać się będzie wokół pościgów policyjnych, a gracz będzie mógł wcielić się zarówno w ściganego, jak i ścigającego. Nie zabraknie super sportowych samochodów, takich marek jak Lamborghini, Pagani, Koenigsegg czy McLaren, które będą pełnić także funkcję radiowozów. Twórcy otwarcie przyznają, że model jazdy będzie miał niewiele wspólnego z symulatorem. W ucieczce z pewnością pomogą takie gadżety jak zagłuszacz radarów, dopalacze czy wyrzutnia flar. Natomiast radiowozy będą miały możliwość rozstawiania blokad drogowych i kolczatek oraz korzystania z pomocy helikoptera. Ważnym aspektem gry będą elementy społecznościowe. Nasze wyniki i rekordy będą udostępniane znajomym. Gra nadjedzie w listopadzie. Wszyscy tęsknimy za wakacjami, podczas których dominowały wino, kobiety i śpiew. Teraz można te ulubione czynności kontynuować, bo właśnie ukazał się nowy SingStar. Świecisz jak miliony monet. Social gaming, czy też granie imprezowe do niedawna były jeszcze pojęciami obcymi. Taki sposób rozgrywki kilka lat temu zapoczątkowała seria SingStar, która była pierwszą grą nie dla graczy. Przede wszystkim nie potrzeba tutaj trzymać żadnego kontrolera, który mógł odstraszać osoby niezwiązane z grami. W SingStar narzędziem zabawy jest mikrofon, bo to gra karaoke. Szukałam całe dnie, miesiące, lata. Najnowsza odsłona tradycyjnie nie przynosi praktycznie żadnych zmian w kwestii mechaniki rozgrywki. Dalej śpiewamy zgodnie z linią melodyczną wyświetlaną na ekranie lub rapujemy w rytm rapometru. Za poprawnie odśpiewane partie otrzymujemy punkty. Śpiewać można solo lub w duecie, bo SingStar zyskuje szczególnie na domowych imprezach towarzyskich. W tej części, jak sama nazwa wskazuje, postawiono ponownie na polskie hity. Śpiewać można piosenki Dody oraz Pauli, która brzmi podobnie jak Edyta Górniak. Swoją drogą Edytka też jest dostępna, oczywiście w grze. Na liście męskich wykonawców znaleźli się Mrozu, Piasek i Łukasz Zagrobelny. Ostrzejsze granie, jeśli o takim można tu w ogóle mówić, prezentuje Pectus. Łącznie w grze dostępnych jest 25 piosenek. To trochę mało, jak na pełną grę na płycie. SingStar Polskie Hity 2 prezentuje jedynie znane popowe kawałki, które masowo grane są przez stacje radiowe. Próżno tu szukać ambitniejszych piosenek czy niszowej muzyki. Producentom gry radzimy pójść po najmniejszej linii oporu i wydać SingStar Disco Polo. Sukces komercyjny gwarantowany. A do tego czasu pozostaje nam śpiewać to, co jest. Nasz reporter jeździ po kraju, jeździ po świecie, na wschód i na zachód i zna mnóstwo języków, dlatego po japońsku rozmawiał z twórcą nadodującego właśnie Ace Combat. Czym jest nowy Ace Combat?
W Ace Combat Assault Horizon, najnowszej grze z serii Ace Combat, pojawią się dwie główne nowości. Pierwsza z nich to rzeczywiste lokacje, dlatego też poprosiliśmy specjalistów wojskowych o pomoc w stworzeniu fabuły, która byłaby prawdopodobna. Druga to system nazywany Close Range Assault System, czyli system ataku z bliska, który pozwala na latanie na niskich wysokościach pomiędzy drapaczami chmur oraz jednoczesne ściganie i zestrzeliwanie przeciwników. Powiedz coś więcej o helikopterach, które także pojawią się w grze. Helikoptery po raz pierwszy pojawiają się w serii. Helikoptery są nieco trudniejsze w sterowaniu niż samoloty. Udało nam się jednak stworzyć może niełatwy, ale bardzo intuicyjny system sterowania. Dzięki temu gracz może skupić się na rozgrywce. Gracz może się wcielić w rolę pilota, a także w rolę bocznego strzelca. Czy dla helikopterów i samolotów pojawią się te same, czy może całkiem inne misje? Misje dla myśliwców i helikopterów są całkiem inne. Zmieniona została także konstrukcja misji w stosunku do poprzednich odsłon serii. Kolejne misje połączone są przerywnikami filmowymi. Głównym bohaterem gry jest Bishop, pilot myśliwców. Czasami pojawią się poboczne wątki, między innymi w misjach z helikopterami. Jakie miasta zobaczymy w grze? Składamy pokłon wielu niezwykłym miastom. Pojawią się miasta amerykańskie, m.in. Miami na Florydzie, miasta we wschodniej Afryce, a także Dubaj. Niedługo zaprezentujemy nowe miasta, jednak nie wszystkie, bo moglibyśmy zepsuć zabawę związaną z odkrywaniem fabuły. Ace Combat Assault Horizon nadleci z chmur 1 lutego 2011 roku. Oglądacie program Allegra. Już po przerwie zobaczycie starcie tytanów. FIFA 11 kontra Pro Evolution Soccer 2011. Wracamy za chwilę.